Dobra, kołkanki, bo mi się nagrywanie włączyło wcześniej. Nie wiem czemu, ale się z wami witam. Dzisiaj bawimy się Hide and Seek z Plagą. Całkowicie innowacyjny tryb, którego nigdy nie było. Twórzcie mapy Hide and Seek z podpisem chowany, przez CH się pisze, Plaga na przykład. I będziemy wtedy testować całkowicie coś świetnego. Ja się już schowałem. Ja trochę później odcinek zacząłem, bo nie włączyłem nagrywania. Dobra, Plax, nigdy mnie nie znajdziesz. Tak się dobrze schowałem, że nie ma opcji. No szukam się cały czas, ci nie mogę znaleźć, no. Podpowiem ci, jestem wyżej niż myślisz, no. Podpowiem ci. Kurczę, nie gadaj, no. Wlazłeś tam na górę. A podpowiem ci jeszcze, że generalnie są tu takie obrazki, które wróżą mi, że mogę bardzo źle skończyć, naprawdę. No, bym coś tutaj sobie zrobił, coś ponaciskał, albo coś zrobił i by mnie mogło się źle skończyć dla mnie. No. Jestem tu na górze, ale cię nie widzę. No, widocznie jesteś za wysoko teraz. No nie, otwórz drzwi. Ale widzę, że drzwi pozamykałeś, sprytny. A, sprytny jestem, co nie? Tak jest. Dziś zamknąłem, żeby nie było wiadomo. No, Balbi. Gdzie jestem? Obrazki, dużo obrazków jest. O, nie, znalazł mnie! Ja nie. Cię kręcę. Dobra, to teraz ja szukam, Plax, no, to nie? Tak, tak, zrób, tak. To ja tak, idę szybko za teren całej bazy. No. Gdzie tu jest wyjście z tego terenu? Jest w ogóle wyjście? Musisz przeskoczyć przez mur w którymś miejscu. Dobra. O, na przykład tu. I tu, to... Dobra, to idź się chowaj, Plax. Ja cię zaraz tutaj szukam i tra. A szkoda, że nie widzieliście tego początku, jak Plax się schował za tym, nie mogłem go znaleźć, to było dobre. No, tak było. Nigdy mnie nie znajdziesz, tak ci powiem. Tak? Nigdy? Nie, nigdy. Nie sądzę! Bladeusz! Nigdy. Bladeusz wszystko zawsze znajduje. Pewnie znalazł tam, w poradnik wpisał super kryjówki na ten, w internecie i tak teraz. Możesz szukać jak chcesz, bo ja jestem ukryty. Gdzie on mógł się schować? Muszę tutaj być szeroko, mieć oczy otwarte, bo Plaga... W śmietnikach! Na pewno jest w śmietnikach! Sprawdź dokładnie. This button is not connected to anything. Coś mi tu śmierdzi, Plax. Czy ja tu jakiś cheating wyczuwam? Nie. Zasada jedna, nie niszczymy niczego, żeby nie zepsuć wejść, nie. Dobra, może w tym supermarkecie jest gdzieś. Który jest oszklony, nie ma go w supermarkecie, a w drugim... Mówi, no super miejscówka do schowania się. Super miejscówka do schowania się, co nie? Nie no, jeszcze tak nawet wszedłem sobie do tego supermarketu, ale patrzę, no chyba nie za bardzo, co nie? No, nie. Co nie, oszklony market, to chyba nie jest świetne miejsce do chowania. Dobra, poczekaj. No! O jakich ty śmietnikach? O tamtym mówiłem. No, o tamtych drugich mówiłem, bo były drugie jeszcze. No, i właśnie tak szukam. A tego jednego się nie dało otworzyć, myślałem. Plax, czy ty oszukiwałeś? Już myślałem. No, nie da się, ale ja. Dobra, ja już idę super miejscówkę znaleźć. 40 sekund. Dobra, już ja się tu super schowam, Plax. O nie! Ja się schowam. A dobra. To jakby... O cholera, nie jest tak łatwo, Plax, znaleźć dobrą kryjówkę. Ale staram się jak... Cholera jasna! Co za głupota. nie wierzę. O, nie wierzę, no nie uda się. Chyba dobrą kryjówkę znalazłem. Chyba tak. 15 sekund ci zostało. O nie, dobra. Nie, no przecież to się bez sensu jest teraz. 9, 8, 7... Dobra, schowałem się. 5, na pewno mnie tu nie znajdziesz. Nie ma takiej najmniejszej opcji nawet. Dobra, okej. Nie jestem niczym przyczajony, tygrys. Czuję, że to jakiś parkour był robiony. I co? Parkour, a nie było żadnego. Tak to właśnie brzmiało. Nie, żadnego parkoura nie było. Trust me. Parkour? Nie sądzę. Jaki parkour? Co? Parkour? Nie. Gdzie jest Bladii? Nie ma mnie nigdzie. No i wcale cię nie widzę chodzącego po tym murku. Co? Podglądasz mnie? O ty. No, gdzie mogę być teraz? No, nie wiadomo. Nie wiadomo tego właśnie. Nie wiadomo. Bardzo trudne. Nie wiesz, jak mnie znalazł. O nie, spadłeś na dół. Nie no, co ty, odgórnie się tu ukryłem. Okay. Znasz mnie przecież. Poza kryjówką. Dobra, to teraz To teraz dawaj, szukaj, znaczy chowaj się, Plax, co nie? Raz, dwa, trzy, szukam. O nie. Schowałeś się już? Schowałeś się, Plax? Tak. Schowałem się. Gdzie? Mam nadzieję, że mnie zauważysz. Pewnie w supermarkecie obszklonym, co nie? Tam jest bardzo tajna miejscówka. No. Ja idę to sprawdzić, musi być tajna miejscówka w super... Paradoksalnie, ja bym się nie zdziwił, jakby tu była jakaś tajna miejscówka, powiem ci. No, powiem ci, że ta mapa na bank ma jakieś tajne miejscówki. Ja bym się tu nawet nie zdziwił, jakby tu jakieś tajne miejscówki były, no ale dobra. No, wchodzę i nic nie widzę takiego, Dobra, to wychodzę jednak z supermarketu, chyba to nie tu. O nie. Zastanówmy się, gdzie może być Plagus. Dobry, kurczę, skubany się gdzieś ukrył, w dobrym miejscu chyba. Gościu. No. Ale gdzieś jest tajemne przejście i nie wiem gdzie. Dobra, to potem to poodkrywamy na pewno. Na pewno. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Chyba że zrobił parkour faktycznie, czego mi się nie udało zrobić. Dobra, wejdźmy do domku. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś tutaj jest. Halo, panie Plax, jesteś gdzieś tu w domku? Placiks. Dobra, nigdzie go tu nie widzę. Wchodzimy na piętro. Na piętrze sprawdzamy. Ja słyszałem, jak tupiesz. Tak, to muszę gdzieś daleko musiałem być w takim razie. No, chyba ta. Dobra, że jakieś przełączniki, że klikasz. No, ja tu sprawdzam, wiesz, każdą szczelinkę. Nic nie umknie mojej uwadze. Czyli gdzieś... powiedzenia. Czyli gdzieś tutaj musi być w takim razie. W lodówce się schował? To w ogóle możliwe? O kurde, ale żeś to rozegrał. To... No to było dobre, to było dobre. Witam. Muszę przyznać, że to było dobre, no. Dobra, Plax, teraz idź, teraz ja się będę chował. Dobra, jestem już za murem, możesz się chować, kitraj. Ja tu szukam tajnego przejścia, to tajne przejście to chyba jakiś przycisk powinien być, co nie? Tak, co najmniej, masz 40 sekund od teraz, więc masz dużo czasu, żeby znaleźć jakieś kozackie miejsce. To się chyba nie uda. Nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że się nie uda, z jakiegoś niewytłumaczonego powodu coś pójdzie nie tak. Dobra, trudno, pójdziemy w jakiś klasyk w takim razie. Pójdziemy w jakiś klasyk. No, Bladii, 5 sekund ci zostało. Dobra, ja już jestem schowany, możesz już szukać. Jestem najbardziej schowaną osobą ever. Mówisz, że jakiś klasyk? Kurczę. No miałeś tu nigdy nie spojrzeć! Miałeś tu nigdy nie spojrzeć! No nie wierzę, miałeś tu nigdy nie spojrzeć, panie Plax. Biegaj stąd, zamykam te drzwi. No nieźle, kurczę, jak mnie rozegrał. Dobra, panie Plax, to dawaj teraz, co nie? Plax, chowaj się, ja cię szukam, to chyba już jakaś ostatnia runda, co nie? No chyba ta. Dobra, Plax, to teraz musisz znaleźć taką kryjówkę, że łopanie, co nie? Łopanie, musisz taką kryjówkę dorwać. Łopanie, no. Taka kryjówka będzie. Łopanie, musisz po prostu. Wiadomo, co nie? Tak. Żeby było. Legendary kryjówkon. Jaka tam jest katapulta? Katapulta? Tak. Mam nadzieję, że w nią nie wpadniesz. Katapulta mówisz? Kurczę, to gdzie on się schował w takim razie? Ja już tam podejrzenie, że w życiu nie znajdę. Znajdziesz nas, spokojnie. O kurde, no chyba jeszcze zrobię jedną rundę, bo śmieszną kryjówkę znalazłem taką. Poda mi się. Poczekaj, ja muszę coś sprawdzić. No. Wejdźmy tam tutaj. Dziwne rzeczy się dzieją. Tu nikogo nie ma, okej. Gdzie się dziwne rzeczy dzieją? No tam gdzie byłeś przed chwilą, dziwne rzeczy się tam działy. Tutaj w markecie? No. Tutaj w markecie jest tajne przejście, mówisz? Nie, mówisz, że tam dziwne rzeczy się dzieją. Dziwne rzeczy się dzieją w markecie? Tak, już to sprawdzam. Dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy. Nie no, nic nie widzę tu podejrzanego. Wszystko wydaje się być tak, jak było. Coś nie jest tak, jak było, tak? Nie wiem. Nie. Znalazłeś coś? Co tam w ogóle? Tak, nie. Znalazłem. O nie, wcale tego nie widziałem, Bladii. A widziałeś to, tak? No nie wierzę. A takie dobre znalazłem kryjówkę. Takie dobre znalazłem. Nie wierzę, widziałeś, to było tajne przejście. Dawaj jakąś tak podpowiedź było. Gałgania, nie. Bo byłeś bardzo blisko i żeś se poszedł, zgałganiłeś. Tak? To niby tam gdzieś było? To było gdzieś tam, tak, to było gdzieś tam. Byłem od ciebie... Powiedzmy, że 5 metrów odległości. Ciekawe. No. 5 metrów i nadal odległości. Cię widzę przez okno. Już nie. O, widzę jak wychodzisz. Hejka. Czyli tu było jeszcze jakieś tajne przejście. Najlepsze jest to, że jak się przyjrzysz ładnie, to mnie też zobaczysz przez okno. Bo czekaj, muszę zobaczyć przez okno. Zastanówmy się. No, Plax. Tu są jeszcze inne okna, tak ci podpowiem. No, market budowlany, sialalala. Zobaczę cię przez okno, nie no, zgłupiałem szczerze mówiąc. Ja robię tu... Nie wierzę, jak mnie zrobił. Co nie, jak to się w ogóle otwiera? Nie otwiera się z przodu, przez taką szparę trzeba się wcisnąć. Gdzie to się wcisnąłeś tutaj? Z przodu, przez okno. Z przodu, wow! Bo teraz wysiadam i patrz co się ze mną stanie, bo... A jak tu się wcisnąłeś przez tą szparę? To chyba... No musisz kliknąć w wchodzenie na fotel. Myszką go musisz namierzyć. A gdzie jest fotel? A tam jest głęboko. Łopanie. No. I zejdź sobie i zobacz co się stanie. Wow! Kurde, i widziałeś moją kryjówkę, którą znalazłem. No to koniec. No to już nie ma się ukryć, co nie? No niestety takie miałem widoki stąd dobre, że szok. Dobra, a zobaczmy czy jeszcze jakieś tajne przejścia tu były, co nie? No. Ja myślę, że były. To co, chcesz obczaić całą mapę, czy zostawiamy ją na drugi odcinek jeszcze? Na drugi odcinek? Tak, zostawmy na drugi odcinek. Myślę, że są sekrety na tej mapie. Ja myślę, że tak, dobra. No. To lecimy teraz. Dobrze, to tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę. Oczywiście jak macie jakieś pomysły na Hide and Seeki, to je budujcie i wrzucajcie. Dokładnie. Nazwijcie chowanego Bladii albo chowanego Plaga. My je znajdziemy i ogramy na odcinkach. Dokładnie. Elo, elo!